Tomek, muszę cię o coś zapytać, dlatego że to jestem winny telewidzom. Wiemy, mnie przy tym nie było, że doszło do pewnego rodzaju incydentu, ponieważ rozmawiałem z Piotrem Świtem po zejściu z podium, który na ten temat się wypowiedział. Nie może być inaczej, musi także Tomasz Golob na ten temat powiedzieć. Jak ty sądzisz, o co tam chodziło? Rozmawiałem z Jackiem, Jacek powiedział, że wolałby na ten temat nie rozmawiać. Co ty masz do powiedzenia? Niestety to ja przy tym nie byłem, przy tym incydencie. Ale tylko doszedłem, widziałem, co się dzieje. Uwaga tylko taka, że kibice w parkingu czy koledzy danych zawodników po odpici czy no w każdym razie miał nieświeży oddech. Nie powinien się znaleźć w parkingu. I być może ten incydent tutaj należy rozpatrywać, że pan był na niezłym rauszu, nie wytrzymał emocjonalnie i właśnie do mojego brata podbiegł i zaczął wymachiwać ręką, a pijana osoba ma swoje miejsca gdzie indziej.